Wydaje ci się, że potrzebuje dużo wody? No to wyobraź sobie, że do wyprodukowania zaledwie 1 kg wołowiny potrzeba aż około 15 tysięcy litrów wody. Na szczęście nasze wybory żywieniowe mogą służyć planecie. Wika słyszała dzisiaj w szkole o diecie planetarnej. Może zgłębcie ten temat i przygotujcie wspólnie posiłek przyjazny dla środowiska? Podejmujesz wyzwanie, Marku? W takim razie w planetarnym menu będą roślinne burgery. Podczas produkcji mięsa uwalnia się do atmosfery mnóstwo szkodliwego dwutlenku węgla. Dlatego zjecie dziś burgery z buraków, ciecierzycy i kaszy jaglanej. A o przepis musicie zapytać Magdę, która je przygotowała. Teraz wystarczy dodać trochę pasty z ciecierzycy i świeże warzywa. Powiem tylko, że w trosce o naszą planetę najlepiej wybierać te sezonowe, a poza sezonem możecie śmiało sięgać po mrożonki. Smacznego i na zdrowie Wam i naszej planecie!